another suit walk, eh? Good. Let's have some fun. Cześć, witajcie. Dzisiaj pobawimy się w przejmowanie statków. Spróbujemy sobie zdobyć coś fajnego. Generalnie bardzo łatwo można w ten sposób zdobyć sobie statek na własność, czy tam zarobić kilka kredytów, nie? Wybieramy sobie zawsze jakieś odludne miejsce, księżyc, czy coś też w tym stylu. Lądujemy na nim. Jeżeli w przeciągu, no, góra 10 sekund nie usłyszymy lądującego statku, zmieniamy po prostu miejscówkę. Czy jest to dobry sposób na zarabianie pieniędzy? No, powiedziałbym, że średni, ponieważ, no, jak wiecie, statki są strasznie tanie. Po ich zarejestrowaniu, no to jakieś tam śmieszne pieniądze dostajemy. Ale za to można zdobyć bardzo dobry, bardzo drogi statek praktycznie za darmo, nie? Tutaj nie wiem, co to za brzydal mi się trafił w tej chwili. Widzę, że jakaś transportówka, ale... No, sprawdźmy go sobie. No nie mówcie, że spierdzieliłem to. Dobra, udało się. Generalnie, skoro się włamaliśmy do tego statku, to chyba będziemy w stanie go zabrać bez walki, co by było w miarę plusem, ponieważ i nasza towarzyszka by nam tutaj nie truła dupy, jak tak można i w ogóle, że jej się to nie podoba i tak dalej, nie? Nieźle, wszystkie stoły warsztatowe. Obejrzyjmy sobie go. Trochę dziwny kokpit, ale spoko. Klasa A, ale ładowność 1200, także dość konkretna. Uzbrojenie, no raczej powiedziałbym, że słabe. Dobra, chyba nie będziemy sobie tutaj zawracać nim głowy. Mamy znacznie lepszy statek. Captain, it is pleasant to see you.
koloniści niech sobie spokojnie nim odlecą. Nie wiedziałem, że aż tak niska tu jest grawitacja. Tak, wiem, troszeczkę się czepiam. Mapa powierzchni. Weźmiemy sobie, wrócimy do naszego statku. Kolonistów zostawimy wyjątkowo w spokoju, ponieważ no nie mieli najlepszego statku i sobie zapolujemy na kolejny. W ten sposób można znaleźć naprawdę bardzo fajne i unikatowe statki, za które byśmy musieli wyłożyć, nie wiem, 200-300 tysięcy kredytów. A tak jesteśmy w stanie je przejąć, powiedzmy, za cenę kilku sztuk amunicji. Czekamy, pojawi się coś, czy nie? Lądowaliśmy blisko jakiejś placówki, więc... raczej nic się tutaj nam nie narysuje. Dobra, tak jak mówiłem, czekacie 10 sekundek, jeżeli nic się nie dzieje. Wracacie na statek i lądujecie w kolejnym miejscu. Tutaj trochę będziemy mieli szczęścia. O, jest dobrze, już słyszę statek. A raczej też nic dużego, ale sobie go obejrzyjmy. Teraz tak, pamiętajcie, że jeżeli to będą odrzuty, piraci, eklipsi czy warun, nie walczcie z nimi, ponieważ w momencie, kiedy zacznie się walka, statek odleci. Dlatego ja zawsze po prostu, nawet ryzykując, że kilka razy dostanę strzała w plecy, wbiegam od razu do statku bez podejmowania walki. A tym razem chyba eklipsi, z tego co widzę. Fajnie, że nam się udało od drugiej strony podejść. No i wbijamy na pokład. To ja się tu nie spodziewałem. Odnalazła.
myślałem, że mi się zagubiła Sara. Kuźwa, które oni level mają? Ja tu z bazuką powinienem był przyjść. Tego to się nie spodziewałem, nie? Dobra, i tak za statek zajmamy im. Trochę niepokoją mnie te antyki czarnorynkowe. Trzeba będzie chyba na Wolfa polecieć. A jeszcze jest, patrzcie, jeden. Zajebisty kokpit. Te duże kokpity mi się zawsze podobały. Dobra, pozbierajmy sobie szybko fanty. I zaraz przejmiemy statek. Czarnorynkowe fanty weźmiemy, bo... To się okaże, że zaraz mnie wsadzą za to. O, całkiem fajny. Moim skromnym zdaniem, jeżeli chcecie zdobyć statek w miarę dobry, czy po prostu lepszy od tego, który dostajemy na początku, jest to chyba optymalny sposób. Polecieć sobie na jakiś księżyc, posprawdzać, nawet kilka razy popróbować, żeby wylosować coś dobrego. I wtedy ewentualnie albo ten statek zatrzymać, albo jeżeli nie będzie wam odpowiadał, opędzlować go u jakiegoś handlarza. Zdaję sobie sprawę, że zysk nie jest z tego jakiś wielki, nie? Ale zobaczcie tego biedaka. On jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, że tu zostanie. Mam nadzieję, że ma spory zapas tlenu. I w ten oto sposób staliśmy się dumnymi posiadaczami Falkaty. Nie jest to jakiś tam może wyjątkowy statek. Ale no w porównaniu do naszego Frontierka, tak? Frontiera dostajemy na początek. W porównaniu do naszego Frontiera ma praktycznie trzykrotnie większą ładowność, do tego uzbrojenie nie najgorsze. Większą załogę, lepszą osłonę. A jeżeli poświęcimy trochę kasy na przerobienie go, to będzie
całkiem niezłym latadłem na początek. Tak wygląda nasza falkata po drobnych przeróbkach. Nie pamiętam, ile tam wydałem. 100 tysięcy, może trochę ponad 100 tysięcy kredytów. Dorzuciłem mi ciut mocniejsze silniki, żeby manewrowość tak nie spadła. O, nie wymieniłem osłony. Moglibyśmy jeszcze to zrobić, ale nie jest to statek, który zatrzymam. Wymieniłem też uzbrojenie, dodałem 3 wieżyczki i 2 działka. Generalnie wieżyczki w walce już wystarczająco sobie powinny radzić. Zresztą, jak widzicie, tutaj mamy wiązkę halionową. Stawiam na zrównoważone obrażenia, nie przełączam broni podczas walki. Tutaj macie wieżyczki, które automatycznie prowadzą ogień. Rakiet nie mam w ogóle zamontowanych. Reaktor dałem ciut mocniejszy, żeby dać porządniejsze silniki. Nie wymieniłem tarczy, będę musiał jeszcze to zrobić, ale to na później. Za to ładowność udało mi się bez większych problemów podnieść do 4500, także jak na taki statek dla zbieracza początkowy uważam, że jest całkiem zajebiaszczy. No ale ja tutaj nie chcę latać, chcę się go pozbyć. Pamiętajcie, jeżeli posiadacie na statku jakąkolwiek kontrabandę, jeżeli w plecaku posiadacie jakąkolwiek kontrabandę, nie pchajcie się do cywilizowanych układów. Generalnie wszędzie, gdzie wlecicie, będziecie skanowani i źle się to skończy. Najpewniejszym miejscem na pozbycie się kontrabandy jest system Wolf. Gdzie jest ta stacja? Stacja legowisko. Tutaj skupują wszystko, nikt was nie skanuje, także na spokojnie sobie możecie to sprzedać w Wolfie, a później się pomartwić o sprzedaż statku. Halo. Welcome to the Trade Authority. Our stock may not be as and seeing as the trade, it is a pleasure. You won't find a better. Na szczęście urząd handlowy skupuje wszystko tutaj, także na spokojnie w ciemno możemy lecieć do Wolfa i temat ogarnąć. Dobra, teraz lećmy sobie do... na Atlantydę, ponieważ chciałbym wam coś pokazać. Się pytaliście, gdzie sprzedawać najlepiej, gdzie kupcy mają najwięcej kasy. I wydaje mi się, że takim miejscem jest Atlantyda. Przynajmniej nie znalazłem jeszcze miejsca, gdzie by było więcej kupców. A co za tym idzie, gdzie, nie, gdzie mieliby więcej gotówki, nie? Dla nas. Wylądujmy sobie normalnie. Na lądowisku, jak Bozia przykazała. No i co, jeśli chodzi o kupców na Atlantydzie, statek na razie pominiemy. Mamy kiosk, który ma 5000, sprzedaje tak naprawdę, skupuje tak naprawdę wszystko.
Później mamy tutaj sklepik Jamieson. Kolejne 5000, też skupują wszystko, nie ma z tym problemu. Oczywiście poza kontrabandą, nie? Dalej, żeby jeszcze nie pchać się do dzielnicy handlowej. Skoczymy sobie do studni. Mamy tutaj gościa, który sprzedaje fanty z demobilu. Może nie ma jakiegoś dużego zapasu gotówki, bo tylko 1300. No ale to już daje nam łącznie 13 tysięcy. Dalej. Mamy urząd handlowy też w studni. It's cliché, but it's true. You won't find a better. 11 tysięcy ma, czyli to już daje nam 24 tysiące, które możemy opchnąć. Zaraz przy urzędzie handlowym mamy elektronikę. Nie jestem pewien, czy skupuję wszystko. Tak, skupuję wszystko. Jest kolejne 1300, także mamy ile? 24, 25? Naliczmy 24 tysiące, bo gdzieś mi tu uciekła suma. Zaraz zrobimy, gdzieś tam jak będę montował filmik, zrobię podsumowanie. Nie będę tutaj wspominał o jakichś tam barach i tak dalej, bo dużo tego nie mamy, ale możemy jeszcze tutaj za 1500 sprzedać się, jeżeli mamy jakieś wspomagacze, jakieś środki bojowe, to ta pani od nas chętnie odkupi. Tak, zgubiłem się. Tak, mamy 25 tysięcy, a nie doszliśmy jeszcze do dzielnicy handlowej. Teraz polećmy sobie do dzielnicy handlowej. Strażnicy mnie czasem przerażają. Oczywiście tutaj mamy zaopatrzenie, z którego możemy skorzystać. Skupują też wszystko bez problemu. Nie pamiętam ile ona ma. 5000? Chyba 5000. Dokładnie. Czyli to już mamy koło 30 tysięcy, które możemy zostawić, a to jeszcze nie wszystko. Dalej mamy oczywiście Outland. I would never dream of selling substandard. Yes, by all means. Kolejne 5000. See you around. Tylko pamiętajcie, nie każdy sprzedawca wszystko skupuje, nie? Tak jak na przykład teraz sobie zaraz polecimy. Muszę się odnaleźć. Niestety nie wpadli na to, żeby tutaj mapę zrobić.
tędy chyba będzie najbliżej. Niektórzy sprzedawcy skupują tylko na przykład ciuchy, inny tylko broń będzie skupował, jeszcze inny tylko medykamenty. Musicie o tym pamiętać także. Jak będziecie latali i sprzedawali, najpierw sprzedawajcie przedmioty u tych pojedynczych. Tutaj mamy arsenał. I'm sure we can find something that suits you. O, babka ma 12,5 tysiąca. W sumie najwięcej kasy i tak będziemy raczej wyciągać za broń, którą zdobywamy na przeciwnikach, więc... W sumie mile widziane, nie? Tu jeszcze był gdzieś koleś z ciuchami, którego teraz nie mogę znaleźć. No, kawiarnia to nas nie interesuje. No jeżeli byście mieli jakieś ciuchy, nie kombinezony, tylko pospolite ciuchy do sprzedania, możecie u niego sprzedać. Ma 4300 tak naprawdę. Rzadko kiedy szmatek tyle ze sobą nosimy, żeby mu zbrakło pieniędzy. Dlatego też uważam, że Atlantyda jest w miarę optymalnym miejscem na sprzedaż, ponieważ no, oferuje nam maksymalną ilość sprzedawców, którzy łącznie mają tam gdzieś koło 50 tysięcy gotówki. To i tak jest mało. Zdaję sobie sprawę z tego, że to i tak jest niewiele, jeżeli wrócimy z jakiejś ciekawszej misji. No, mamy tego szpeju ze sobą od groma i... Może im zbraknąć gotówki, żeby wszystko od nas odkupić, ale... Nie wiem, czy jest jakaś miejscówka, w której by było tych kupców więcej. No dobrze, a teraz wróćmy do naszego statku. Zobaczymy, ile tam grosiwa za niego dostaniemy, bo nie chcę go zatrzymywać. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli byście mieli problem z pilotażem, z umiejętnością pilotażu, żeby odblokować kolejną rangę, potrzebne jest zestrzelenie iluś statków. Już o tym wspominałem na którymś filmie, no ale może niekoniecznie go oglądaliście lub ewentualnie gdzieś to wam umknęło. Spokojnie możecie skorzystać z symulatora bojowego tutaj, jak się zaciągniecie do armii. I spokojnie w symulatorze bojowym możecie sobie te zestrzelenia nabijać. Nie trzeba latać w kosmosie i ryzykować uszkodzeniem statku czy stratą życia, nie? Czekajcie, jeszcze tylko wyjmę wszystkie graty z niego i zaraz zobaczymy, ile tam za niego zarobimy. W sumie mogłem od razu skoczyć do kokpitu, no dobra. Do you need something, Captain? Także jeżeli ktoś ma problem z rozwinięciem właśnie skilla pilotażu, ciekawe ze zwłokami sprzedam skilla pilotażu. Ej, ja tu chyba wszystko zabierałem, nie? Czy mi się wydaje? Jak to się stało, że znowu jest pełno?
dziwne. Możliwe, że odkryliśmy jakiegoś glitcha przez przypadek. No ale nic to. Nie o tym teraz. Dobrze, to jest szafka kapitańska. A gdzie tutaj jest ładownia? Dobra, w ładowni są moje fanty, zapomniałem. Także zostawimy je sobie tam. Zmienimy statek. Domyślny, zarejestrujemy tego i zobaczymy, ile byśmy zarobili, sprzedając go. Need some work done? Okay, no problem. Dragonfire chyba na chwilę obecną jest najlepszym statkiem, na jaki trafiłem właśnie w taki sposób. Troszeczkę go zmodyfikowałem, żeby był... ciut szybszy. Dorzuciłem mu silniki, wymieniłem mu uzbrojenie. Ale poza tym dużo z nim nie robiłem. Za rejestrację byśmy... A, zapłaćmy sobie. 22 tysiące kredytów płacimy. A jakbyśmy chcieli go sprzedać... I'm sure you can find something. W ogóle jakieś śmieszne pieniądze, nie? 10 tysięcy. Ja mam dwa takie statki? Jak to się stało? No już musiałem kiedyś im buchnąć, dobra. 26 tysięcy, czyli jakieś 4 tysiące na statku byśmy zarobili. Nie jest to jakoś dużo. No ale... jest to zawsze tam parę groszy do przodu, nie? Jedną falkatę sobie zostawię, bo ten kokpit mi pasuje. Także będę próbował... coś na niej zbudować. Razor Leafa zostawiamy. Tutaj też coś... z jakiegoś powodu chciałem ten statek zostawić, ale nie pamiętam. 45 tysięcy. Także tą sobie falkatę zostawimy, Razor Leafa zostawiamy, Dragonfire zostawiamy, Frontiera zostawiamy. To moja jakaś tam była pierwsza próba budowy statku i tak trochę śmiesznie wyszedł, także idzie na sprzedaż. O, sklep nie ma kredytów, tak mi przykro. Dobra, czyli jednak jeszcze zostanie trochę u nas. Tak więc
w dużym skrócie, jeżeli chcecie zdobyć jakiś w miarę fajny statek na początku gry, jeżeli chcecie zmienić waszego frontiera, nie wydając na to 100, 200 czy 300 tysięcy kredytów, spokojnie możecie sobie zaczatować na księżycach na różnego rodzaju statki. Czasem naprawdę można trafić bardzo fajne, dość wyjątkowe i dość drogie. Znowu, jeżeli chodzi o sprzedawanie fantów, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że Atlantyda jest tutaj w miarę odpowiednim miejscem, ponieważ jeżeli weźmiemy tych wszystkich sklepikarzy do kupy, to mają oni około 50 tysięcy. To i tak jest niewielką kwotą, ale chyba największą, z jaką się spotkałem. I co, tak tylko na szybciutko dzisiaj. Nic konkretnego, drobne rzeczy tylko, o które pytaliście. Także na teraz się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Do zobaczenia.